bywam tu często, praktycznie jestem tutaj co roku, bardzo mi się podoba tutaj startować. Mój sponsor też pochodzi tutaj z okolic Poznania, więc tym bardziej jest mi niezmiernie miło w poznańskiej publiczności się pokazać. Konkursów jest bardzo dużo, jest bardzo dobra pula nagród. Co pokażecie panowie? Z tego, co tu organizator zaproponował, to trzy beczki. Taką standardową, westernową konkurencję, najstarszą w sumie. 12 majówka z koniem, tradycyjnie na osiedlu Poznań Szczepakowo-Sławie. Tym razem w kwietniu, z racji napiętego kalendarza jeździeckiego w Polsce i napiętych startów zagranicznych najlepszych naszych zawodników. Ale pogoda dopisała publiczność. Dopisali zawodnicy. Dwa najważniejsze punkty programu, które zobaczymy w naszym programie, to sobotni wieczór, w którym kibice zobaczyli wyścig koło trzech beczek oraz konkurs potęgi skoku, no a potem niedzielny konkurs Grand Prix. W tej chwili widzimy zawodników rodeo startujących w najstarszej dyscyplinie jeździeckiej, westernowej, która ma już ponad 150 lat, a powstała w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, zasady są bardzo proste. Należy objechać trójkąt ustawiony z trzech beczek, okrażając każdą z nich, tak aby jej nie przewrócić i w jak najkrótszym czasie być na mecie. Wystartowali zaproszeni Sławomir Łukaszewski, Roman Łukasiewicz, Ireneusz Docz, Tomasz Rozmarynowski, Janusz Grzewiński, wszyscy pasjonaci tego sportu, którzy sami świetnie się bawili, no i równie dobrze bawiła się publiczność, która biła im brawa, kiedy walczyli o zwycięstwo. Już po konkursie swoich sił spróbowali również jeźdźcy skoczkowie. Michał i Mateusz Tyszko z TKL Garbówek oraz reprezentant Wielkopolski z Sokoła Damasławek Szymon Tęcza. I radzili oni sobie całkiem nieźle, mimo że po raz pierwszy spróbowali swoich sił w konkurencji rodeo. Próbowałeś trochę, tak? Tak, próbowaliśmy z bratem i z Szymonem, tak? Bardzo fajna zabawa. No dobrze. Co trzeba umieć? W sumie no to trzeba bardzo, nie wiem, mieć duże nerwy i sporo odwagi, bo tempo jest naprawdę zawrotne, no i trzeba mieć dobry refleks na tym koniu, żeby razem z nim się zabrać. Będziesz próbował jeszcze? Jeżeli nam pozwolą, to na pewno. Różnice w czasach były bardzo małe. Konkurs wygrał Sławomir Łukaszewski ze stajni Dragon Prusice na koniu Hemera, który teraz odbiera gratulacje i pamiątkową pozłacaną statuetkę majówki z koniem. Po konkursie. Bardzo dobre, bardzo dobra nawierzchnia, koń dobrze się tutaj trzymał. Spodziewał się pan wygrany? Znaczy się z kolegami się znamy, także ścigamy się, jestem albo drugi, trzeci, albo pierwszy. Także. To jest niespodzianka w sumie. Startowałeś już kiedyś tak w warunkach, jak było ciemno? Raz zdarzyło mi się jechać taki konkurs po ciemku. Są wrażenia dodatkowe? Tak, i dla jeźdźców, i dla koni. Inne światło, troszeczkę inne pada odbicie. Jest to utrudnienie. Dasz radę? No mam nadzieję, po to jadę walczyć. Konkurs barier, konkurs siły i zwinności koni, konkurs o charakterze potęgi skoku doszło do 5 rozgrywek, 5 przejazdów. My widzimy przedostatni na wysokości ostatniej przeszkody 170 cm. Nie zaliczył tej wysokości aktualny wicemistrz Polski Grzegorz Psiuk na koniu Cassato. Teraz Małgorzata Ciszek-Lewicka na koniu Corrado X. Świetnie wjechała, bardzo blisko podprowadziła konia. No i ten mógł precyzyjnie tutaj skakać. Pokonuje tę wysokość i przechodzi do dalszej rundy. Zadowolona Amazonka. A za chwileczkę
Jakub Krzyżosiak, zawodnik z Wrocławia, bez przynależności klubowej, na młodej klaczy Attica. I też dobrze, było co prawda puknięcie, ale drąg nie spadł. W tym momencie już było wiadomo, że zawodnicy skakać będą jeszcze raz. Czy do tego grona dołączy ten młody zawodnik ze Szczecina, Damian Ostręga? Tak, udało mu się na koniu Lord Credo de Galube. A Małgorzata Ciszek-Lewicka w tej rozgrywce miała aż dwa konie. I jeszcze raz próbuje, tym razem na klaczy Nakita. I tutaj niestety zrzutka, więc trzy pary w ostatniej, piątej rundzie. Przeszkody są znowu podnoszone. Pierwsza będzie miała 140 cm, druga 155, a trzecia 175. To przy tych warunkach naprawdę duże wyzwanie zarówno dla koni, jak i dla zawodników. I znowu bardzo spokojnie podjeżdża perfekcyjnie Małgorzata Ciszek-Lewicka. I świetnie, świetnie. Już w tym momencie Amazonka z klubu Czechary Pogorzelice wygrywa ten konkurs. To, czy będzie to zwycięstwo samodzielne, czy też zajmie miejsce ex aequo, zależy od tego, jak spiszą się rywale. Jakub Krzyżosiak na Attice. Troszeczkę za blisko do ostatniej przeszkody i zrzutka. A więc 4 punkty karne. Będzie drugi. Damian Ostręga na Lord Credo de Galube. Sporo kibiców oglądało ten konkurs rozgrywany w sobotni wieczór. No i troszkę za spokojnie, tym razem zrobiło się za daleko. Koń nie zdecydował się na odbicie. Zawodnik co prawda mógł próbować jeszcze raz, ale to nie miało sensu. Zrezygnował i zajął trzecie miejsce. I od razu zadowolona przed publicznością Małgorzata Ciszek-Lewicka wykonuje rundę honorową, a nagrodę za pierwsze miejsce wręcza pan Grzegorz Grodzki z firmy Astra. Małgorzata Ciszek-Lewicka zaskoczona, jak ciężka jest nagroda honorowa majówki. A teraz puchary dla kolejnych zawodników. Drugie miejsce Jakub Krzyżosiak, a trzecie Damian Rostręga. Runda honorowa. No i na tym zakończył się sobotni wieczór na majówce z koni. Gratulujemy wygranej. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Jakie wrażenia? No cudownie, wspaniale. Nie wiedziałam, że moje konie potrafią tak dzielnie wysoko skakać. Jutro będzie pani startować? Tak, jutro zamierzam jechać konkurs Grand Prix. No mam nadzieję, że będą równie dobrze skakać i będą się dobrze prowadzić i będzie taki sukces. Najważniejszym sportowym wydarzeniem 12 majówki z koniem był konkurs Grand Prix, rozegrany w niedzielne popołudnie. Wystartowały w nim 34 pary. My zobaczymy przejazdy 8 z nich. Zasady bardzo proste. Trudny parkour podstawowy, który należało pokonać bezbłędnie, ażeby potem ewentualnie wystartować w finałowej rozgrywce na czas. Jako pierwszy pojechał Jakub Krzyżosiak na koniu Gracja. Para bardzo już doświadczona. Tort składał się z 11 przeszkód, z tym potrójnej kombinacji. Para, która pokonywała podobne parkury na trudniejszych zawodach, więc teoretycznie nie powinna mieć tutaj większych problemów. Jak na razie do szóstki bezbłędnie i teraz nietypowy potrójny szereg z 3 stacjonat. Pod nimi, pod każdą z nich imitacja rowu z wodą. I kolejny okser po tym szeregu ustawiony od razu na 3 kroki galopu konia i trudna techniczna ostatnia linia, stacjonata z desek, lewym łukiem do oksera i na niepasującej odległości 5 albo 6 przytrzymuje tutaj skutecznie Jakub Krzyżosiak. No i on pokazał rywalom, że ażeby tego dnia wygrać lub wystartować w finałowej rozgrywce po tą wygraną, trzeba ten parkur pokonać bezbłędnie. No i tak myślę, że miała tutaj co robić, prawda panie Jakubie? Z numerem drugim Wojciech Dalkę z Kłosa Budzeń na koniu Equite. Wojciech Dalkę, wielkopolanin, bardzo tytułowany, czwarty w Mistrzostwach Europy Juniorów w roku 2009, potem złoty medal na pierwszych Światowych Igrzyskach Młodzieży,
które odbyły się w Singapurze w roku 2010. No a kibice z Poznania zapewne pamiętają, jak w pięknym stylu wygrał konkurs Grand Prix na Memoriale Macieja Frankiewicza na Poznańskiej Woli w roku 2011. Wtedy dosiadał konia Van Damme, który już w zasadzie kończy karierę, a teraz jego rumakiem numer jeden jest ten wyhodowany na Węgrzech Equite. Pokuidam z Ruby, dalej w rodowodzie wspaniały francuski ogier, który był czwarty na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. No i proszę zobaczyć, jak świetnie technicznie jedzie Wojciech Darke. Tu dobre przytrzymanie. No i teraz do tej ostatniej przeszkody. I tutaj dobrze, skutecznie nie przytrzymywał, ale ten odskok wypadł troszeczkę za blisko. No i niestety zrzutka, 4 punkty i jak się potem okazało, ten tor był tego dnia niezwykle trudny. Łukasz Brzuska na koniu Stacudo Miralex. Reprezentant klubu Miralex Jakubowo. Wiele dobrych występów, w tym na majówce z koniem. 2 razy wygrywał konkurs Top 4. Ten konkurs Top 4 tym razem w tym roku odbędzie się podczas zawodów na Poznańskiej Woli 13 czerwca. Niestety kalendarz jest tutaj tych imprez jest dzieckich tak ciasny, że nie dało się w tym roku na majówkę zaprosić tej najlepszej polskiej czwórki. Ale oczywiście byli tu inni bardzo dobrzy zawodnicy. Jedzie cały czas poprawnie. Też w bardzo dobrym stylu. Łukasz Brzuska. Stacudo Miralex należy do pana Sławomira Łaguna, który jest sponsorem od kilku lat Łukasza Brzuski. Przytrzymuje do ostatniej i w konsekwencji te przytrzymania były troszeczkę za mocne, pierwsze trzymania, bo potem zrobiło się troszkę dalej, zawodnik pojechał do przodu i stąd zrzutka na ostatniej przeszkodzie. 4 punkty karne i w tym momencie okazało się, że czas będzie bardzo istotny, bowiem zawodnicy, którzy nie dostaną się do rozgrywki w takim konkursie są klasyfikowani według punktów i czasu pierwszego przejazdu. W przypadku niewielu bezbłędnych przejazdów ze zrzutką przy dobrym czasie można tutaj zająć wysokie miejsce. Teraz jeden z zawodników, którzy tak dobrze spisali się podczas wieczornego konkursu Barier, Damian Ostręga z Cavallo Szczecin na koniu Lord Credo de Galubé. Jeździ w stajni pana Witolda Jakubca pod Szczecinem. Zawodnik kiedyś startował w barwach wielkopolskich klubów, stąd przyciągnął swojego sponsora na tegoroczną majówkę z koniem, którą znał z dobrej strony. Wiedział tutaj Damian, że tu można pojechać przed fantastyczną publicznością. No i jeździł tutaj przez całe zawody. Ten jeszcze nie tak bardzo utytułowany zawodnik jeździł tutaj bardzo dobrze. Zrzutka na przedostatniej przeszkodzie. Za to do ostatniej troszeczkę mocniej wyjechał sobie ten zakręt. Stąd mu do 11 odskok wypadł idealnie. Pozostają 4 punkty karne. A czas zawodnika to 56-57. Aleksandra Lusina z klubu jeździeckiego Bonin. Obecnie właśnie ten klub reprezentuje Amazonka, która dla wielkopolskiego klubu Agrohandel Śrem zdobyła 2 tytuły mistrza Polski w latach 2007 i 2009. Dosiada jeszcze dość młodego konia Klawius po Caretino. Koń rasy holsztyńskiej, wyhodowany w Niemczech. Też stała uczestniczka zawodów majówka z koniem. Wygrywała tutaj konkurs Top 4. Przyjechała tylko na niedzielny konkurs Grand Prix. Wiedząc, że będzie tutaj ten tor godny jej umiejętności i temu, jak skaczą jej konie, chciała przygotować tutaj swoje rumaki do kolejnych ważnych międzynarodowych zawodów. Zrzutka na przeszkodzie z desek. Ta deska po lekkim uderzeniu zawsze szybko spada. 4 punkty karne Aleksandry Lusiny i czas 59-29. Katarzyna Witkowska z klubu Gołębin Stary na koniu Anshen 11. Amazonka pierwszego dnia wygrała konkurs klasy N i zrzutka już na dwójce. Tam od 1 do 2, 5 kroków galopu konia, takie dość szerokie. No i być może Amazonka pojechała zbyt mocno do przodu, stąd koń oddał płaski skok, ale dalej pełna koncentracja. Tu troszeczkę blisko, ale skutecznie. Teraz bardzo
Nie tylko trudny szereg, ale najazd na ten szereg, 180 stopni na dość małym dystansie. W zakręcie konie wykonywały zaledwie 9 kroków galopu konia, więc na tym zakręcie, przy tych 9 krokach galopu konia, utrzymać tempo, ażeby potem koń miał dostatecznie dość siły, ażeby pokonać potrójną kombinację, było niezwykle trudno. No i mimo tej zrzutki na dwójce, dalej Amazonka dojeżdża do mety z wynikiem 4 punkty karne i jak się potem okazało, dało jej to w konkursie 4. miejsce. Hubert Kierznowski z klubu jeździeckiego Kietlów na koniu Carcoretto. Uczestnik prawie wszystkich majówek z koniem, nie był tylko raz. A więc po raz 11 na poznańskim osiedlu Szczepankowo-Spławie. Pierwszego dnia w sobotę wygrał konkurs klasy C, kwalifikacje do niedzielnego Grand Prix. I zrzutka, jak widać, w tym parkurze te zrzutki zdarzały się w każdym miejscu. Nie można mówić, że któryś z elementów był najtrudniejszy. No i w tym momencie, kiedy zawodnik wie, że ma błąd i wie, że w takim przypadku liczy się czas, troszeczkę przyspiesza, ale jest to parkur klasyczny. Nie ma tutaj miejsc, gdzie można na przykład mocno skrócić najazd. Wtedy bardziej liczy się równe tempo. 4 punkty karne, czas 54-77, dające ostatecznie 5. miejsce w konkursie. No i w tym momencie konkurs już dobiegał do końca. Tylko Jakub Krzyżosiak miał wynik 0 punktów karnych. No i już liczył na to, że bez rozgrywki wyjedzie stąd z majówki z koniem w tym roku jako zwycięzca. Ale na parkurze jest Małgorzata Ciszek-Lewicka, która na koniu Corrado X tak świetnie spisała się w konkursie 3 barier przy sztucznym oświetleniu. Amazonka, która od wielu lat mieszka w Pogorzelicy wraz z mężem, prowadzi klub Czachary, ale pochodzi z Poznania, z Jeżyc. To może jeden z powodów, że lubi tutaj przyjeżdżać nie tylko na majówkę, również na zawody na poznańskiej Woli, na Kawaliarę w grudniu. Czy dojedzie bezbłędnie do końca? Ucieszyliby się kibice. I tu już wiedziała, jak tę linię trzeba rozwiązać. Zadowolona Amazonka i zadowoleni kibice, którzy jednak będą świadkami rozgrywki. Tylko dwie pary w finałowym barażu pozostali, zajęli miejsca według punktów i czasu pierwszego przejazdu. A więc każdy pewny dobrego wyniku i na pewno zarówno Jakub, jak i Małgorzata chcieliby ten konkurs wygrać. Jaką w tym momencie przyjąć strategię, to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Rozpoczyna Jakub Krzyżosiak. I zrzutka już na jedynce. Ale on wie, że dalej trzeba pojechać szybko, bo to jeszcze wcale nie oznacza przegranej. Ale w tym momencie musi być dobry czas. Tutaj miał troszeczkę szczęścia, mimo tego, że deska została puknięta. Została na uchwytach. Zakręt w lewo, ostatni zakręt w prawo i daleka jazda do ostatniego oksera. Bardzo odważnie Jakub Krzyżosiak. 4 punkty karne, czas 34-81. I w takim przypadku Małgorzata Ciszek-Lewicka staje przed dużą szansą, ażeby wygrać ten konkurs. I jak się okaże, praktycznie po pierwszym skoku przyjęła strategię pojechania tego bezbłędnie. Być może zdawała sobie sprawę, że jej koń nie jest tak doświadczony jak Gracja Jakuba Krzyżosiaka i że tutaj czasem nie uda się jej wyprzedzić. Daleki najazd na stacjonatę z desek. Tutaj też ostrożnie. No i już tylko 2 skoki. Jeśli wykona je bezbłędnie, wygra drugi
z dwóch najważniejszych konkursów na majówce, ale niestety, mimo tej ostrożności, zrzutka zawsze może się zdarzyć i w tym momencie praktycznie już wiadomo, że czas ma gorszy dla Jakuba Krzyżusiaka. Jeszcze zrzutka na ostatniej przeszkodzie. Tak czy inaczej, wielkie gratulacje dla Małgorzaty Ciszej-Lewickiej, która wygrała konkurs Potęgi Skoku, drugie miejsce w konkursie Grand Prix, a teraz już ceremonia dekoracji najważniejszego konkursu 12 majówki z koniem. Nagrodę dla zwycięzcy wręcza pan Andrzej Osiecki, jeden z twórców majówki z koniem. Pan Przemysław Juszczak, pan Mariusz Grygier, pan Mariusz Konkol i uśmiechnięci zawodnicy, zadowolona Małgorzata Ciszek-Lewicka. Na miejscu drugim, na miejscu trzecim Łukasz Brzuska z klubu Miralex Jakubowo. Wyniki końcowe najważniejszego konkursu to już wszystko. Zapraszamy Państwa na kolejne relacje z imprez jeździeckich. Przypomnę, że w czerwcu w dniach od 11 do 14 szósty memoriał Macieja Frankiewicza, zawody międzynarodowe w randze 4 gwiazdek na Poznańskiej Woli.